Mamy cięcie. O co tu się dzieje? O chyba przebiliśmy zbiornik. Tak. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy strumień wody wylatujący z głowicy jest w stanie przeciąć wannę. A jeżeli tak, to ile czasu zajmie, aby ten strumień doleciał do jądra Ziemi? Zapraszam. Ja to mam talent do rysowania, co nie? W studio razem ze mną jest Kamil, nasz specjalista, i odpowie nam na kilka pytań dotyczące przybijania wanny. Kamilu, pierwsze pytanie. Czy masz jakieś doświadczenia, czy byłeś świadkiem, czy słyszałeś o sytuacjach, w których ktoś przebił wannę? Tak, słyszałem o takich przypadkach od naszych klientów. Dodatkowo można powiedzieć, że byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji. Podczas jednej z takich wizyt wykonywaliśmy test pompy i po jakimś czasie, ciężko teraz mi sobie przypomnieć, ile to trwało, usłyszeliśmy taki charakterystyczny dźwięk. Jeszcze wtedy nie wiedząc o tym, co tak naprawdę się wydarzyło, później okazało się, że udało nam się przebić dno wanny. Jesteś w stanie określić, jakie to były warunki? Znaczy tak, z tego co pamiętam, to głowica była umieszczona w skrajnym punkcie na stole, czyli w miejscu, gdzie z reguły raczej nie odbywa się proces cięcia. Wynikało to z tego, że na stole była duża blacha, duży arkusz materiału, który uniemożliwiał umiejscowienie głowicy na środku wanny. Dodatkowo, z tego co pamiętam, klient zbliżał już się do tak zwanego okresu, w którym będzie opróżniał wannę ze zużytego ścierniwa. I tutaj właśnie kieruję na drugie pytanie, które brzmi, jakie czynniki trzeba spełnić, aby doszło do takiej sytuacji? Wydaje mi się, że przede wszystkim musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie w wannie znajduje się bardzo dużo ścierniwa, czyli maszyna nie jest systematycznie czyszczona, opróżniana z tego zużytego ścierniwa. Dodatkowo musimy unieruchomić strumień na dłuższą chwilę, kilkanaście, być nawet kilkadziesiąt minut, tak żeby dysza stała w jednym miejscu nieruchoma. Czy może dojść do tej sytuacji podczas cięcia? Podczas cięcia jest to raczej niemożliwe z racji tego, że strumień podczas cięcia, nawet jeżeli wycinamy grubsze materiały, porusza się z pewną prędkością, od kilkunastu po kilka nawet milimetrów na minutę. Niemniej jednak wykonuje posuw, dzięki czemu ten strumień zmienia swoje położenie, więc raczej jest to wykonalne. Czyli strumień musi stać w miejscu, aby doszło do tej sytuacji? Zgadza się. Aha. Jak myślisz, ile czasu potrzeba, jak długo strumień musi uderzać w wannę, aby doszło do przebicia? Ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest kwestia kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Więc przeprowadzimy test na naszych maszynach. Zaprojektowaliśmy specjalną podstawkę, którą wsadzimy do każdej z wanien i puścimy strumień na jakiś określony czas i zobaczymy, co się stanie. Więc zaczynajmy test. Po umiejscowieniu elementu na dnie każdej maszyny dostępnej na naszej hali przeprowadziliśmy próby. Na początku sprawdziliśmy, jak zachowa się dno po 5 minutach pracy. Po braku jakiegokolwiek rezultatu ustawiliśmy pracę maszyny na 30 minut, po których nasze elementy testowe zostały delikatnie wypiaskowane. Mamy cięcie. O kurde, co tu się dzieje? O kurde. Chyba przebiliśmy zbiornik. Ale okazało się, że po prostu napełniliśmy wannę po same brzegi i woda wylatywała tamtą częścią. Wniosek jest prosty. Woda w wannie dobrze rozprasza strumień i naprawdę trzeba się postarać lub bardzo zaniedbać maszynę, aby sytuacja z przebiciem wanny mogła dojść do skutku. Ale mam jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualnością przebicia wanny? Przede wszystkim musimy unikać sytuacji, w której strumień będzie unieruchomiony, będzie stał w jednym miejscu, nie będzie się przemieszczał. Dodatkowo wielu producentów maszyn umożliwia doposażenie swojej wanny w takie płyty ochronne, czyli na dnie montujemy arkusze blachy tam różnej grubości, które będą pełniły rodzaj takiej ochronnej warstwy, która uniemożliwi przebicie zbiornika. Aha.
Okej. Okay. To już wiecie, w jaki sposób się uchronić przed tymi wydarzeniami. Dziękuję Kamilu za informację. I widzimy się kolejnym razem. Cześć.